Hej, hej, hej! Tak, zszedłem troszeczkę z bitrate'u. Ale być może jest tak, że próbujesz trochę zejść z masy, a trenujesz siłowo tak samo intensywnie jak zawsze. To w takiej sytuacji wiadomo, że organizm da ci znać. Halo? Proszę kurwa wybrać jedną rzecz tylko na raz. Żeby wiadomo, nie próbować robić PR-ów na siłce i jednocześnie chudnąć, nie? Aha, jak chodzę tylko na spacery, to raczej ten problem nas nie powinien dotyczyć. Bo powinno być raczej git. No to... Jeśli to jest problem, który się będzie utrzymywał, to przydałoby się sieknąć sobie badania krwi. Takie... Najpierw takie pełno przekrojowe badania krwi, po prostu zwykłe, które się bez recepty idzie, a jeśli tam nie wyjdzie nic, na czym lekarz pierwszego kontaktu powie, że widać jakieś odchylenia, no to on może na przykład jakiś, Matko Boska, lekarz od hormonów, brakuje mi endokrynolog, o, endokrynolog. Może warto by było, żeby rzucił okiem. Czy tam wszystko w środku gra dobrze, nie? No i cyk, nawet nie zużyliśmy flary. Jednego nade'a wyrzuciłem, to sobie był zupełnie nade'a i chyba będziemy spamować, aż kurde albo znajdę tego jebanego kabana, albo znajdę słodkie objęcia śmierci. Tylko jeszcze siekniemy hideout przed tym, bo prawdopodobnie tam coś się dobrego ugotowało. Ale no właśnie, 4, chociaż nie no, 4 miesiące, 30 kilo to jest fuj mięsa. Bo chciałem już prawie powiedzieć, że 4 miesiące to jest całkiem przyzwoity kawał czasu, ale z drugiej strony to jest ogromna ilość wagi, więc może być jednak mimo wszystko warto, żeby jakieś na to MD, jakiś na to lekarz rzucił okiem. Jak robiłem 10 lat temu, to miałem naczynność tarczycy, ale byłem gruby. No wiadomo, wszystkie te takie hormonalne rzeczy są zajebiście wrażliwe na wszystko, co się dzieje z twoim organizmem. Więc to może być bardzo różnie. Ale szczególnie jak miałeś coś z tarczycą, to ja myślę, że jest mega uzasadnione, żeby profesjonalista spojrzał w twoje, choćby w twoje podstawowe badania krwi. Nawet bez jakichś tam nie wiadomo jakich rozszerzonych Coco Jumbo, tylko takie wszystkie beach basic standard. Ja tutaj miałem robić flaszety chyba? Nie flaszety. Kurwa, co się robi z tych dużych kanek na paliwo, bo kiedyś to były flaszety. Czy teraz one są tylko na granite case'y? Jak wpiszę fuel, kanister, to... to niedobrze. Kiedyś się robiło flaszety, ja natrzymałem tych kanek dużo więcej niż to ma sens. No to trudno, będę robił granite case'y, będę sprzedawał. Nie ma problemu, nie ma krzywdy. Not a big deal.
Bo ja, mój problem jest taki, że tonę w tej chwili pod lawiną gruzu. A daje się przysypywać absolutnej tonie śmieci. Parasocjalnej relacji, let's go. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że moje podejście do streamowania i też ludzie, którzy wpadają oglądać, wydaje mi się, że nie mamy dużego problemu z parasocjalami, bo z obu stron tutaj idzie takie zachowanie takiego, wydaje mi się, że zdrowego rozsądku, gdzie na moim streamie nie powtarzamy sobie, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy jakimiś niesamowicie bliskimi przyjaciółmi. Ludzie, którzy tak robią na różnych platformach streamingowych, nie zawsze to wychodzi na ich korzyść na dłuższą metę. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć takie idealny zdrowy środek, aureas medicorum po łacinie, gdzie ludzie po obu stronach kamery się szanują i doceniają to, że każdy z nas jest tutaj jakąś wartościową i ciekawą osobą, ale nie próbujemy sobie domalować jakiś bardzo emocjonalnych rzeczy do tej relacji, bo to się może kończyć w naprawdę pojebany sposób. Szczególnie dziewczyny, które streamują, mają z tym problemy, bo często jest tak, że kiedy siedzisz sobie i gadasz z ludźmi, którzy ci oglądają, to w pewnym etapie ci ludzie zaczynają myśleć troszeczkę za dużo na temat tej relacji, którą z nimi masz i doskakują do jakichś wniosków, do których nie powinni koniecznie dochodzić. To się czasami kończy w jakiś pokurwiony sposób, jakimiś stalkingami albo czymś jeszcze gorszym. Więc dobrze jest trzymać zdrowy rozsądek we wszystkim, przynajmniej ja tak uważam. Wajpia z Jokiem, co chodzi do postałki, teraz go spokaż na mieście, mówisz, no trzeba się umówić na piwo, tak. Coś takiego. Przy czym ja jestem w miarę zabezpieczony od takich problemów z ziomkiem z podstawówki, bo mała część bardzo moich znajomych z podstawówki skończyła w Warszawie. Z moich klas 1-3 wydaje mi się, że, bo ja zmieniłem podstawówkę w połowie drogi, po trzeciej klasie, w sensie idąc do czwartej klasy. Z moich klas 1-3 to wydaje mi się, że w Warszawie chyba nie mam nikogo. A z klas 4-6 mam chyba dwóch ziomków w Warszawie. Dwóch albo może trzech. I z jednym z nich mam czasami coś tam pogadamy. Nawet się nie widzieliśmy w realu już od bardzo dawna, tylko też czasami pogadamy na jakimś Facebooku czy czymś. A zresztą raczej nic. Mieszkam w Warszawie? Tak. Od kiedy poszedłem tutaj na studia, to się przeprowadziłem na stałe już do Warszawy. A jako, że jestem starym skurwysynem ponad 30-letnim, to już tutaj chwilkę mieszkam. Więc nie da się tego inaczej nazwać. Zdecydowanie stolica jest używana. Ja też mam oczywiście ze studiów swoich kumpli, którzy właśnie podobnie jak ty byli urodzeni, zespawnowani już w Warszawie, i to jest strasznie śmieszna różnica pomiędzy ludźmi, którzy urodzili się w Warszawie i się tutaj wychowywali, a ludźmi, którzy przyjechali na studia i zaczęli sobie tutaj mieszkać dopiero po jakimś czasie. Jest mega śmiesznie, bo na dobrą sprawę, jak chcesz iść na przykład na studia informatyczne, no to w przypadku Polski to chcesz iść albo do Krakowa, albo do Warszawy, albo tam ewentualnie do Wrocławia. Więc jak ktoś się urodził w Warszawie, to głupio trochę przychodzi z wyprowadzeniem się od rodziców, bo jesteś już jakby na miejscu, nie? Czy wychodzę na dwór, czy na pole? Ja się urodziłem w Kielcach, więc w Kielcach wychodzimy na dwór.
Na pole wychodzą tylko, z tego co kojarzę, mieszkańcy Małopolski, czyli pod Krakowem, jak ktoś mieszkał. I miałem jak najbardziej dwójkę znajomych na studiach, które wychodziły na pole. To były dwie dziewczyny i one właśnie spod Krakowa. Nie tylko. To jedyne osoby, które spotkałem, to były właśnie gdzieś z Małopolski, które faktycznie bez mema, nieironicznie wychodziły na pole. A co to jest za spawn? Okej, dobra. Mam trzecią wersję spawnu przy Beludze, czyli na Kuontaja, nie na Kabana. No ale trudno, to spróbujemy. Mieszkańcy pobliskich wiosek też wychodzą na pole, ale mówisz o pobliskich wioskach z... od Krakowa, nie od Warszawy. Bo jeśli wspominałbyś... Warszawy? W ogóle mi się to nie zgadza. Za chuja. Bo ja się kumam na przykład z mieszkańcami Radomia albo z różnymi takimi innymi w miarę blisko Warszawy ulokowanymi mniejszymi tam jest pan gamer. A może to nie pan gamer? Może to obstawa tego zjeba? Bo mi ładnie rękę skasował od razu. Znaczy ręce. Sztuk dwie. 100 HP mam. No i to jest moment, kiedy chciałbym mieć strzykawki przy sobie. Bo w pierdol był obskoczony strasznie. O takich kilku małych wioseczkach, to może faktycznie w takich malusieńkich. A to jest częściej spotykany temat. No dobra. Zobaczmy, czy to jest faktycznie obstawa Czabana. Nie Czabana. Kuontaja. Tylko jak on tak na końcu korytarza był, to ciężko mi będzie go przesunąć granatami chyba. Mam tylko 4 granaty i to też nie znaczy, że mogę tak się rzucać nieskończoność. Ale trzeba spróbować. Szansa chyba została mi dana przez życie. Ale bardzo mi najebali. Prawie zginąłem na tym przejściu. Ciekawe, czy jak odbiję od tej ściany granat, czy ktoś się ruszy. Oczywiście oni nie byli zagrożeni tym wybuchem, ale wykryli, że ktoś rzucił granat i może się mimo wszystko ruszą. Zdjęty. Ja nie wiem, ilu ich jest. Zobaczmy, czy to się liczyło do questa. Tak. Jest w questie 4 strażników zabić. Jeszcze 3, nie, bo to nie strażnicy są głównym problemem. Głównym problemem jest kurwa boss.
Ale jak się zabije strażników, wszystkich, tylko ja nie wiem ilu ich jest. Chyba ich 5 powinno być, bo na questie jest 4, ale wydaje mi się, że na mapie jest ich więcej niż 4. Jak się zabije wszystkich strażników, to boss nie jest mega trudny, no ale dalej to jest jakieś wyzwanie. Dobra. Rzucam tam nade'a. Gamer nie. Nie, nie, to jest... Bo krzyczał po rosyjsku do mnie. Wydaje mi się, że do prawej te strzały padły. Coś troszkę wydarło pizdę. Skaw się przybłąkał. Zwykły. To teraz ultra powoli i metodycznie. Nie możemy zrobić żadnych błędów. Dwóch. Wezmę jego wąsy na szczęście. Oni też mają duże kieszenie, takie jak bossowie. Oni też mają takie powiększone kieszenie. Kozacko. Granaty to ja od niego chcę. Granaty to ja mega potrzebuję akurat. Bo tych bossów trzeba clearować granatami. Im więcej, tym lepiej. Kurde, każdy ma dwie spluwy w ogóle. Jacy przygotowani. Więcej najdów. I więcej leczę. O, morfina. Dobrze, środki przeciwbólowe. Dobrze, 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 dobrze. Ja myślę, że w tym korytarzu to już ich więcej nie będzie. Myślę, że reszta będzie na drugim piętrze. W sensie, źle powiedziałem, nie na drugim piętrze, tylko na piętrze. Ale dobra, ostrożność, ostrożność, modę. Czy ja tam mogę jakoś bezpiecznie wrzucić granat na górę? Bo bardzo nie chcę podchodzić do schodów z granatem w ręce. Chcę mieć gnata w ręce, jak będę się zbliżał. Dobra, chyba wystarczy. Odełko wyładuj! Drze pizdę, on tam jest.
Sprawdzam Rusted Bloody Key. Nie ma Rusted Bloody Key. To teraz pytanie. Czy bardziej po lewej, czy bardziej po prawej? Chyba bardziej po lewej. No, nie byłbym pewien, czy po lewej. Mogę wejść na piętro... bokiem. Tutaj jest klatka schodowa. Czekaj, kurwa, nie tutaj? Ona gdzieś... po tej stronie budynku powinna być. Shit. A nie, to chyba nie te, pomyliłem budynki. Jestem solo, czy tak mało graczy jest w Tarkowie, jak jesteś online? To nigdy nie możesz być solo, nie da się. Okej, w tą stronę chyba jest bezpiecznie. Czyli się przejmuję tym, co jest przede mną i po lewej stronie. Ty kurwa, ktoś... A to może zwykły skaw? Bo on był dokładnie tam, gdzie rzucałem granata, tylko że widocznie Grant go nie zabił. Trudno, rzucimy jeszcze jeden. O! Teraz przestraszyłem bossa. Może tędy się da wejść? O kurwa, prawie bym zginął przez to. Głupi push zbyt szybki. Dobra. Chill, spowalniamy. I taska na jego obstawę już mamy. Teraz jeszcze główny skurwysyn. Biorę drugie wąsy na farta. O, szkoda, że ten granatów nie ma. Ja bardzo liczyłem na to, że oni mnie będą granatami karmić. Jeszcze dwa granaty mam, panie Boże, zapłać. I cztery apteczki. Hilarious. Ciekawe, ilu on jeszcze ma guardianów. O, tu coś leży, co zabiłem granatem. To był zwykły skaw? Ale na mnie wybiegł. What the fuck, man? Ja pierdolę, prawie zginąłem. Dobra, strzelę raz, żeby potwierdzić, że mi się broń naprawiła. Okej. By the way, ten boss ma pojebaną mechanikę, którą zaprezentowaliśmy już. On cię próbuje walić pałą po ryju. I jeśli cię walnie, to gra liczy cię, że jesteś ogłuszony. A jak to działa tak naprawdę? Zaczyna ci się automatycznie broń zacinać. Bez powodu. Więc ja musiałem teraz
Naprawić sobie broń. Ty kurwa, gdzie on poszedł? Jak Boga kocham, nie wiem, co się stało z tym bossem. Bo to był już główny boss. To był Kuontaj. Czy to jest gracz? Z P90? To chyba jest PMC-ek. Leżeć, kurwiu! Mam go. A to nie był PMC-ek, to był kolejny ochroniarz. Mam jego pałę. Dobra, wychodzimy z mapy. Pełny sukces. Ciekawe, ile dostanę expa za ten rajd. Bo jak zabijesz bossa, dostajesz zawsze za rajd więcej doświadczenia, a za jego strażników dostajesz w chuj expa, tak po prostu flatowo. Więc dostajesz w chuj expa za strażników i mnożnik za to, że pokonałeś bossa. Więc ja się spodziewam, że za ten rajd pewnie 15 tysięcy expa dostanę. Albo coś podobnie wysokiego. No, to było ładnie zagrane. To był dobry rajcik. Złego słowa nie powiem, ale...